I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Dobra. Cześć i czołem, witam Was serdecznie z mojej kuchni. To kolejny odcinek z ETS-a, który nagrywam w kuchni, w której są drobne zmiany, bo już jest zlew, bo już jest płyta, także jakoś do przodu idziemy. Jeszcze myślę dzień, max 2 remontu i będzie koniec, więc być może w tym tygodniu coś tam stworzę vlogowego o nowej kuchni. Zobaczymy. A ze mną jest Bastek. Bastku, przywitaj się. Hello. Przyznam szczerze, że zagrałem jedną traskę bez Was i spłaciłem jeden z kredytów, więc tak naprawdę do spłaty pozostało mi jeszcze tylko 3 kredyty. Mam ratę 8600. Chciałbym jeszcze jeden kredyt spłacić i wtedy, jak już spłacę jeszcze jeden kredyt, to będziemy zbierać albo będziemy znowu kredyt, żeby było ciekawiej na jakieś kolejne rzeczy. No bo chcę się rozwijać, tak? Tak naprawdę muszę rozbudować garaż, to jest 100 tysięcy euro. Jak rozbuduję garaż, to mam 5 kierowców, tak, Bastku, w garażu, więc będą jeszcze kupić dwie... W pierwszym garażu 4, bo to jest tydzień zresztą. Nie, znaczy ja już mam 3 teraz. Teraz mam 3, a jak rozbuduję garaż, to będzie 5. Czy razem ze mną oczywiście, no razem, teraz mam 3. Razem z tobą, mam 2 kierowców i ty. No, czyli tak naprawdę jakbym chciał pojechać po bandzie, to potrzebuję 300 tysięcy, tak? Żeby rozbudować garaż i kupić powiedzmy 2 iweko, tak? Ale to na razie troszkę czekamy i sprawdzamy. O, jaka piękna trasa. Widełki motocyklowe. 27 ton, ale to jest, słuchaj Bastku, 20 tysięcy euro. To jest ładunek ciężki, to jest ważna dostawa i to jest przyczepą przegubowa, czyli tak naprawdę 300 km odległości z hakiem, 350, ale na kilometr wychodzi 51 euro, nie? To fajnie. Biorę to. Czy mam dobrą ciężarówkę do ciężkich ładunków? Oczywiście, że nie, ale... No to nie jest ważne. Nie, czy wiesz, mam 590 koni. Więc... Nie, no może być więcej, może być prawie 800. A bo w Mustang, nie? Tak. To tam jest... To tak, teraz podgłośniłem to, muszę jeszcze G przyciszyć, bo... Farmie się kupił, ten mało mi było robót na polach kolejnych, co je dokupił, to teraz oczywiście kupił, no i w ogóle. I teraz jesteś, nie wiesz co z sobą zrobić. No teraz tak jeżdża tej wewta, no tak. Przez kolejne 2-3 tygodnie czasu nie będę już chyba. Takie życie, dobra, ja sobie przyciszyłem grę, powinno być teraz ok. Zbieram tą wielką naczepę. Jak ja stąd wiadę? Tu co jeszcze stoi? Słuchaj, stoi moja naczepa, którą miałem, podwójną przywiozłem i nie wiem, stąd teraz wyjadę bez kitu. Ale to będzie tragedia. To się wkopałem. Ty, no, ale 20 tysięcy euro za trasę, która ma 350 km, to jest świetna kasa. Jak dojedziesz, zarobisz, to nie wypoczęte. Jedź bezpiecznie. Teraz to by mi się przydał przelew. Biorąc pod uwagę remont. Dobra, przejedziemy jakoś, ale będzie ciężko. Skręć w prawo. Nie mogę wyjechać. Jezus. Dobra, trzeba się cofnąć. Muszę zrobić większy marginesik. Jaka tragedia. No dobrze, ale chociaż te trasy są ciekawe zawsze. I te serpentynki z taką podwójną, przegubową naczepą to jest nie lada przyjemność. No tutaj... To Skandynawia męczy się. Tak, tak, tak. Bo ja mam, ale wie dlaczego? Bo ja mam krótkie trasy, ja nie mam dłuższych. Ja mam to 500 km max, nie? Bo mam takie na pół godziny na odcineczek, nie? Skręć w prawo. Wiesz, że można przerwać odcinek i zrobić jeszcze kolejny odcinek? Nie, ale tak jest dobrze, podoba mi się. Wjeżdżasz na parking, no i na parkingu możesz... No i tak to każdy... Tak to każdy potrafi. Nie, no tak będę jeździł jak jest teraz. Jak już sobie w ekspie te wszystkie, wiesz, ładunki cenne i tak dalej na maksa, to do tego będę robił w dłuższe trasy. Ale też tak myślę, że, no nie wiem jak to będzie, ale ja mam teraz chyba do 13 odcinki, czyli jeszcze 4 dni, dzisiaj nagram może ze 2-3 i nie wiem czy będę dalej nagrywał. Jak dobrze pójdzie, tak koło środy czwartku będę mógł wrócić do nagrywania, nie? Jedź prosto. Czy do streamowania w sumie. Ale jak mi się nie chce iść do szkoły, panie Bastku, ja panu powiem. Znaczy do szkoły, do pracy. O, mandat, świetnie. A ja za pół godziny mam być pod telefonem, że tak powiem. A, czyli mogą do ciebie zadzwonić zaraz. No. Niekoniecznie, bo nie chce mi się na... No tak, bez nasi. Kurczę, jeszcze w BGA mi się skończyło miejsce i 50 litrów mi zostało. To na ziemię? Nie, no szkoda. To mi inne zajęcie. Wiesz, teraz mam już taki ten mały plus, że jak spłacę jeszcze z jeden kredyt, to tak naprawdę pracownicy będą mi zarabiali na kredyt, nie? Tylko już dostałem 1200 euro kredytu, nie? Mandatu. To jest taki ładunek, który sam mnie powstrzymuje od jazdy, bo nie mogę się rozpędzić. Nie wiem, modyfikacja, którą kurs kleja i tam jeszcze auto, coś tam, ale się okazało, że zbytnio mi to zajmowało czas na te ustawienie, zarządzanie, a nie nagranie. I że odstawił się tak. No tak, ale 3-4 pola jednocześnie się wszystko robiło same prawie. Ale co to za granie? To nie farma, to zarządzanie farmą. Kolejny mandat, świetnie. Teraz też na 700 euro. Czyli 19 zarobię niby, z tego już piątka poszła. 1900 euro. No bo się rozpędziłem. Jeszcze nie zarobił, no jeszcze nie zarobił, a już wydaje. Bo chciałem wyprzedzić ciężarówkę i potem samochód się rozpędziłem z górki, a akurat policja jechała. Suitaśnie. No co? Ale bo ty zaś po 120 do 5. No to było 110 na 70. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ja tam o ograniczenie 90 jest. Skręć w lewo. Kurczę, z tego braku dyka to już w ogóle Jacka nie idzie trafić. Nie wiem, czy on w ogóle kroczy. Wiesz co, ja pisałem z Jackiem, on sobie coś robił w rękę i teraz w ogóle nie gra. Bo gdzieś włożył, gdzie nie powinien i ma rozciętą dłoń. Prosto. No to nie fajnie. Coś nam placuś, jacuś nie ma szczęścia. Ale... Ostatnio to ta przepuklina, to jedna, potem druga, nie? Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No cóż. Sypie nam się chłopak. Ten rok też mam tak, że tak powiem, taki... Przygotuj się do skrętu w lewo. Tu krzyżyczki, tutaj... Ten półpasie z każdego domu styknie mi na ten rok też. To dopiero sierpień, nie? No. Dobra, dojeżdżam do promu. I żeby to uczcić, odpalimy sobie soczek smoothie z buraków. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale to wszystkie te półśrodki to są ten, bo to zawsze jest przefiltrowane, coś tam ten. Ale lubisz buraki? Ja nie lubię buraków. Czemu? Bardzo dobre są. Ja nie lubię. Ten ugotowany, czy tam ten, potem fajny, albo szpinaczek. Znaczy, ten szpinak to wiesz co bardziej, tylko nawet nie taki szpinak jak jest, jak się kiedyś robiło, nie? Kiedyś robiła taką papkę, nie ze szpinaku, tylko surówkę, no, nie? A ja nie lubię, ale na przykład jakieś pierogi ze szpinakiem, coś, to bardzo lubię. Nie, to było właśnie albo moja... Papka, ten, to jest super. Moja żona... Dobrze ten... A wiesz co, jeszcze moja żona teraz nie robiła, nie? Proszę, żeby zrobiła. Ona robi takie spaghetti. Z sosem właśnie szpinakowym, z czosnkiem. A, to stamina też było ostatnio. I to jest pyszne, bo proszę, że ona będziemy już mogli normalnie gotować, bo teraz już nie mamy płytę podłączoną, ale garnki są w piwnicy. Nic nie zrobisz, ale właśnie ona żonkę robiła, ją poproszę, żeby mi zrobiła teraz, nie? To jest właśnie z serem żółtym, z jakąś tam, z mozzarellą właśnie. I bardzo generalnie to jest szpinak, nie? Bardzo dobry. Smacznego. No właśnie dostałem informację z banku, znaczy banku w grze, że jestem w dupie i mam minus ileś tysięcy, nie? Minus 6 wyszło. Ale wiesz, no ja płacę tak naprawdę teraz 9 kredytu niecałe, nie? A pracownicy moi jak tam? A moi pracownicy śpią, tak, jeden i drugi. Jeden i drugi śpi, no ale moi pracownicy zarabiają już ponad 5000, więc nie będę się czepiał, niech śpią. Jedź prosto. Ale muszę przestać jeździć, robić te trasy, gdzie przepływam tą wodę, bo to jest bez sensu, bo praca wiesz 9 godzin z dnia, nie? No, to tak. Ty jeszcze zapłacić za prąd, nie? No. Trochę ci obniżę koszty. Taką trasę? Na polu miczek to mnie, że tak powiem, orka tymi głęboszami 4-metrowymi na 4 ciągnie. To radość. No. Ale bardzo mnie zaciekawiło to, co mi powiedziała ta babeczka, nie? Co ona jest tym analitykiem w centrum krwiodawstwa, nie? Że właśnie, żeby jak mam takie wahania białych chwinek, to na dobę przed oddaniem krwi żadnego tłustego i żadnego nabiału, nie? Bo jest taka właśnie, coś tam mówi na L, to się nazywa jakoś, nazwała mi to jakieś, to jest jakieś takie... LGBT. Nie, to jest coś innego, ale podobne. Ale podobne, wiesz, że ponoć twoje białka w twoim ciele, tak, białe chwinki są bardzo podatny na nabiał, na jakiś tam czynnik aminokwas, który jest w nabiale i on po prostu rozbija białe krwinki, nie? I to jest jakby krótkotrwałe, ale działa, nie? Więc do tego możesz także, wiesz, zjesz sobie na wieczór, a rano masz obniżone, to na wieczór już wraca do normalnego poziomu, nie? Ale jak ja jeżdżę rano, no to już jeżdżę i mam obniżony poziom, nie? Ciekawe. Jak to jest wiele zmiennych w organizmie. Nie tylko. Więc będę musiał teraz na to zwrócić uwagę i też na to, co się je. I nie jeść też tłustego. Nie jeść na biało. Najlepiej chude mięso gotowane. Teraz jeszcze wapno. Tak, to ja zacznę się dużo o 18. No. I on do rana trwa, czy jak? Tak, 12. Całą noc, a na pracę na drugą zmianę idziesz? Tak. Czyli co może być tak, że będziesz pracował całą noc, do 6 rano i co, potem na 14 musisz znowu iść, tak? No dokładnie. Ale cykl, znaczy, co? To jeszcze jest później, bo tak jak jest pogotowy, tak jak ja miał wczoraj, do 18 że robił, od 18 zmiennik miał pogotowie. Także on mając pogotowie od 18 wczoraj do 6 rano, to dzisiaj na 6 rano przyszło. Czyli gdyby się coś wydarzyło, a miał już takie przypadki, że o 21 mnie ściągali, siedział już do rana i od rana spaja 6. Ależ. 16, tak? Pracujesz? Nie no, to wtedy to już było prawie 20 godzin, nie? Bo jak około 20 mnie ściągnęli, no to żeś miał już 10 godzin plus 12 swoich szybki. To było nawet 22 godziny. A bo ty 12 robisz, myślałem, że 8. No, nie, przez weekend, nie? Przez weekend to tak. A miał, że taki przypadek kiedyś, bo złodzieje się dorwali do transformatora i mnie tak na pogotowiu ściągnęli zaraz po 20. Potem całą noc zamieszania z policją, ze strażą pożarną, daj nam spokój. Bo wzięli, wylali kilkaset litrów oleju w gleba, że tak powiem, wylali, to musieli chemiczną brygadę ściągać straży pożarnej, żeby to neutralizować. Ile zarobili na ten złom jest? 200 zł, 300? Nic nie zarobili, bo zdążyli, bo była trójka podpięta, także oni zdążyli tylko kilkaset litrów oleju spuścić. Była trójka, ja przyjechał, tuż przede mną przyjechała ochrona jeszcze, także nic nie zdążyli, tylko olej spuścić. A to wiesz, tak spuścić to powiedzmy odczepinka oleju spuścić, bo jest tam powiedzmy 12-15 ton oleju i to spuścili, niedużo tam, kilkaset litrów. No, kilkaset litrów to nie jest mało, nie? No na kilkanaście ton, także to ledwo z konserwatora spuścili. Mam dobrą prędkość, 123 na godzinę. Jedź prosto. Ja tak nie jeżdża, bo mi trackbox potem tego nie zalicza, tylko na wyścigi. Jak to nie zalicza? Poważnie? Znaczy, bo jak mamy niby w tej spedycji, nie tamten, to trasy, które są powyżej 100 na godzinę, to jest traktowane jako wyścig. A tak on to oblicza. A, bo on sam szczytuje dane, czy też psujesz ręcznie? Nie, on to automatycznie, bo po prostu uruchamiasz grę poprzez niego i nawet jak oddajesz ładunek, to on to przechwytuje. To sumie. Czyli automatyk się robi. No i przez to można, nawet nie mając firmy, tylko rejestrując się tak normalnie, jest o tyle fajnie, że tam masz całe raporty z, powiedzmy, wstecz, jakie rejestracje robił skąd, dokąd i tak dalej. Suma mandatów, nie mandatów. To wolę tego nie wiedzieć. No to jest takie wydatek. To jest płatne czy nie? Nie, wiadomo. Znaczy, wiesz, tak jak każda opcja, możesz mieć wersję premium, która nie wynika, tam jest płatna miesięcznie. A to tam ci wtedy mapa jest bardziej aktywna czy coś takiego, ale generalnie to więcej nic innego. Ale za to ludzi, już tam statystyki ludzi, którzy grają i też tam mają włączone, to jak tak popatrzysz, co niektórzy, to tak by wyglądało, że nie wiem, jak on jeździ, skoro on ma powiedzmy 100-200 razy więcej, powiedzmy, kilometrów od ciebie zrobione w miesiącu, albo 1000 więcej. 1000 razy więcej, a nie 1000 kilometrów. No to... On chyba czterema ciężarówkami czy 10 jednocześnie na polu. Albo jeżdżą całą dobę. No tak, no ale to nawet to już no, nie rozumiem, no ale tam jakby tak właśnie popatrzę, to tam ilość tych kilometrów co niektórzy no, chodzisz pierwszego dnia miesiąca, jak tam się rejestrujesz, chodzisz pierwszego dnia miesiąca. Już ma tam pod wieczór powiedzmy, nie? A tam już ma 50 000 kilometrów. No, czyli jeździ cały czas. No ale przy prędkości nie przekraczających 100, 50 000 kilometrów na w południu czy wieczorem. To chyba liczy łącznie z wszystkimi pracownikami. Na 100 km, jak jedziesz 90, to jedziesz jakieś 7 minut, nie? No, ale to powiedzmy, niech to będzie 6 minut razy 10, to masz 1000. A kaj masz 50 000? No, słuchaj, to trzeba dobrze liczyć. Nie, no faktycznie to dziwne strasznie. A jest tam paru takich gostów, którzy po prostu miesiąc, nie wiem, po prostu 24 godziny na dobę, gdybyś miał tak grać, to i tak tego nie wykręcisz. No może mają kilka komputerów się logują z małego konta. To jakby z kilku kont, nie wiem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Boże, takie jeżdżenie z ładunkiem po miasteczku to słabe jest. Jedź dalej prosto. No. Dwie na czepach, masz wąskie uliczki, nie? I co chwilę skręć w prawo, skręć w lewo. A ja muszę wykorzystywać dwa pasy do każdego skrętu, nie? Skręć w lewo. No tak, na multi też o tyle fajnie, że masz puste drogi, a na singlu to sorry. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ale jest komenda jakoś na to, że bijesz konsola i ruch ci zadanie. Odmeldowuje się. Ale to można w opcjach zrobić też. No nie. Nie, w opcjach chyba nie ma. No jest, może wyłączone. Jest. A, to nie. No co za łajza, nie włączyła się, no. Chyba nie chce mi się parkować, trudno, tak będzie. Bez bonusu za parkowanie, to jest ciężka sytuacja. Za to mi level wskoczył. Oj, nie włócz nam. Ładunek wysokiej wartości. Damy delikatne. Dobra, słuchajcie, mamy 13 tysięcy na plusie. Moi pracownicy ciągle śpią. Ty, może tam budzik jest. Bo powinna być, taka funkcja Arbeit do roboty leniu. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa, pa i cześć.